Mamy 21:03. Słońce już ma się ku zachodowi. Widać już, że jest tuż nad krzakami, że tak powiem. No i tu jest zachód. I kotki zawsze próbują łapać ostatnie słońce. Promienie słońca, przenosząc się na stronę właśnie tą zachodnią Bocianówki. I mamy u góry, mamy albineczkę, która za kilka dni się będzie kocić. Tutaj mamy, zdaje się, Gacusia. Nie, to Zuzia. To Zuzia tutaj śpi. O, ona ma białe konoska. A tutaj Gacusia widziałem. A gdzie on mi uciekł? Był tu Gaculek. Baribalek, gdzie Gacuś uciekł? Był tu jeszcze niedawno. Chciałem go pokazać. A on uciekł. Gaculek uciekł. A Romeo ze mną tutaj w Bocianówce jest. A w ogóle Romeo to jest do 3 w nocy gdzieś w pokoju. O tak gdzieś od 11 w nocy do 3 w nocy, gdzieś 4 godziny śpi ze mną na łóżku. Naje się, jak chce jeść, to wchodzi mi na mnie na łóżku i mnie tam trąca. No ale jak się naje, to już o 3 w nocy ucieka i przenosi się tutaj do Bocianówki. Natomiast Julcia cały dzień w pokoju nie ma. Wczoraj tak samo cały dzień Julci nie było. Wróciła dopiero Julcia o 1 w nocy. O 1 w nocy i rano, chyba o 4, znikła. I nie ma Julci. I nie wiem, gdzie chodzi. Przypuszczam tylko, że Julcia chodzi tam na polowanie, na mokradła. I tam gdzieś cały czas siedzi chyba i poluje. Bo tam chodziła kiedyś, jeszcze jak trawy tak nie było, to widziałem. I widziałem, że nieraz jak tędy właśnie szła w tamtą stronę. Także teraz jak się ciepło zrobiło, to Julci nie mam w pokoju w nocy. A jeszcze jak była ta brzydka pogoda, to Julcia była praktycznie całe dnie. Tyle, że wychodziła za potrzebą. Tak, Basiorku? O, właśnie Gacuś przyszedł teraz tutaj. Gaculku, i co powiesz, Kisiuś? Gacuś, jaki się zrobił grzeczny. Ustatkował się teraz. Już nie jest taki namolny z tym giwianiem, przewracaniem się pod nogi. O, mamuśka przyszła. Basiorek sobie tutaj się położył. Tak, Basiorku? No. I zobaczcie, kochani, jak to ostatnio rozbudowałem. Co prawda filmiki już były, tylko nie we wszystkich filmikach wszystko było, bo tak etapami jeszcze kończyłem. Najpierw były te półki. Później doszła ta pochylnia. No i dzisiaj rano doszła ta półka górna, o tutaj, z oparcia, z fotela obrotowego. Także teraz, a i jeszcze na koniec tą pochylnię pokryłem wykładziną podłogową, tak żeby kotki, o taką mniej więcej jak tutaj. Zresztą wszystkie tutaj, całą promenadę pokryłem tą wykładziną, żeby kotki mogły lepiej się trzymać
tej promenady, żeby mogły sobie drapać. Zawsze to wygodniejsze. No, Kleofasik też się przeniósł i mieszka z nami. Nie Kleofasiku, Kiciulku. Kleofasik. O, to jest Dolina Królów. Tu jest grób Maciusia. Tu jest Ramzesika. A tutaj Basieńki. No tutaj babci zrobiłem osiedle, taki domek, bo ona się nie integruje z kotami, w ogóle bije tam, jak to ostatnio się mówi, o dystansie społecznym 2 metry. No co prawda u niej nie ma tam 2 metry, ale ten metr to zawsze jest. Także jak przyjdzie jeś, to w promieniu metra nie ma prawa innego kota być, bo zaraz leje. No a jak się naje, to kładzie się spać. Albo tam w trawie, na zboczu. Ale ostatnio najczęściej na ławce tutaj jest. O, zobaczcie. Już ta fika. I cały czas ona się trzyma w tym rejonie tutaj. Tu. Tu ją spotykam. A ostatnio na ławeczce sobie, na twardej ławce. Babcia, Kiciulko, nie przyjdziesz do bocianówki? Była na korpusiku, trochę pojadła. Trochę chrupek pojadła. Tak, Kiciulka? Tobie tutaj jest dobrze, Kicia? Tak? Babcia daje się pogłaskać, ale trzeba uważać, bo w pewnym momencie jak ma dosyć, to wali. Wali z liścia. No. O, i proszę, i tu sobie usiądzie. I ona tu jest szczęśliwa. No. To jest tak na podwyższeniu. Zobaczcie. Nie? Stołówka jest nieczynna. Mieszkańcy tu nie chodzą, bo jemy teraz na oddziałach. To tu ma spokój, bo tak to jak tutaj jedliśmy, tu ruch był, ludzie, to ona też uciekała od ludzi. No, mamuśka też przyleciała. A mamuśka bardzo często lubi sobie... O, już idą za mną. Już idą. Gacuś idzie i Basiorek. Już chodzą za mną. Jak ja, tak one. Mamuśka lubi na tym tutaj na drzewie zamocowanym też oparciu z fotela, ale teraz staje się, że pieszczoch jej zajął. Bo pieszczoch też lubi. Tak, pieszczoszku? Kiciulku? O Jezus, jaki straszny jestem. Tak? Chodź. Nie, to jest murzynek. Murzynek, bo pieszczoch to by się dał. Dałby się dotknąć. To jest murzynek. Murzynek kiedyś to cały czas siedział tam. Na liściach. Spał. No ale teraz się przyniosły kotki tutaj. I to tak zauważyłem, że w miarę jak zacząłem rozbudowywać tutaj całą tą małpi gaj czy koci gaj, to kotki jakby chętniej się tutaj poprzenosiły. I nawet Basiorek stary, jak go coś napadnie, to biega po tej promenadzie dookoła. Na dach poleci, później po pochylni zleci i tak biega, skoczy tu. Tak się cieszą. Wybiegają się. No kotki mają tą energię, muszą zużyć. No to teraz najchętniej to biegają po promenadzie. O, zobaczcie, teraz Albineczka też chodzi. Chodzi sobie. A, podrapie. I pójdzie. No i tak kotki sobie nasze tu żyją spokojnie. No, siedzi sobie na górze. Na bocianim gnieździe. I co? I obserwuje teren. A co?